Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Dzisiaj wrócimy trochę do tematu zasilania, do tematu akumulatorów w naszych kochanych smartfonach. Chodzi o wymianę. Kiedyś sprawa była prosta. Brało się telefon, zdejmowało klapkę, wyjmowało baterię, wkładało nową, zamykało klapkę po sprawie. Potem były telefony, co prawda już nierozbieralne, ale na przykład taki stary iPhone też się dosyć łatwo dawał zdemontować. Wykręcało się tutaj te dwie śrubki, uprzednio kupiwszy odpowiedni śrubokręcik, bo tu nie mogą być zwykłe śrubki, pamiętajmy, to Apple, więc śrubki są specyficzne, ale dało się to rozkręcić, otwierało się panelik obudowy, podważało baterię, odpinało taśmę, zapinało taśmę, wkładało baterię, skręcało obudowę. Największe ryzyko to było z taśmą, ale powiedzmy. Ale to się dawało zrobić, wystarczyła znajomość obsługi śrubokręta. A teraz A teraz właśnie. No, teraz i tak naprawdę po pierwsze smartfony zazwyczaj są sklejane, po drugie trzeba też wiedzieć, jak je rozebrać. A nawet jeżeli nie są sklejane, to są na jakieś dziwne zatrzaski, które jak nie wiemy, gdzie są, to jest spora szansa, że je po prostu połamiemy. To jest taki trochę podobna sprawa jak zdejmowanie boczków od drzwi w samochodzie. No tak, jak wiesz, jak to jest to moment. Tak, to jest to moment, a jak nie, to połamiesz tylko dingsy i potem się okaże, że kurczę, że ich nigdzie dostać nie można. Dokładnie. Tu wam podpowiemy, że w zasadzie jak rozebrać każdy dowolny telefon, czy w zasadzie wszystko wręcz, znajdziecie tutoriale w internecie, bo prawdopodobnie ktoś już zrobił film o tym, jak to się rozbiera. Ale wiecie, nie zawsze tam wszystko jest pokazane. Znaczy tak, ja ci powiem tak. Tutoriale są dwa rodzaje. Tak? No właśnie. Pierwszy to jest tutorial, który jest robiony przez firmy, które handlują zamiennikami, czyli zamiennymi bateriami. I na tych tutorialach wszystko idzie już cud, miód, pan bierze pyk, 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 chwila, moment i po prostu jest tak banalnie proste, że kurczę, nic, tylko kupić od nich baterię i sobie samemu to zrobić. Tylko należy pamiętać, że no, firma, która sprzedaje baterie, to jej, ona jest żywotnie zainteresowana tym, żeby ich sprzedać jak najwięcej. Czyli oni nie mogą zrobić tutorialu, w którym wygląda, że to jest trudne i coś tam i w ogóle. No więc co, no biorą fachowca z jakiegoś serwisu, który takich telefonów wymienił, takich baterii pewnie kilkaset, jak nie parę tysięcy. Bierze i cyk, no to dla niego to jest po prostu rutyna. Rutyna, chwila, moment i tak dalej. Drugi rodzaj filmików jest bardziej wiarygodny, bo to jest filmik nagrywany przez amatorów, którzy sobie tam zrobili coś tam z telefonem. I tu też jest pułapka. Ludzie jakoś tak mają, że raczej się chwalą sukcesami, a nie porażkami. Więc jeżeli ktoś sobie rozwalił telefon w czasie wymiany baterii, to raczej nie będzie tego wrzucał na YouTube. Znaczy nie, są goście, którzy takie rzeczy też wrzucają, ale to jest, powiedzmy sobie, zdecydowana mniejszość. Także oglądając YouTube'a pod tytułem jak wymienić baterię w moim telefonie i tutaj symbol tego telefonu, to zobaczycie kupę filmików nieodmiennie udanych wymian baterii. I nie należy z tego wyciągać wniosku, że nam pójdzie tak samo dobrze. No chyba, że po prostu, nie wiem, no już to robiliśmy i wiemy, że umiemy. No ale to jeżeli ktoś to robił, to nie dla niego jest ten film, tak? I właśnie teraz pytanie. Czy zabierać się samemu za wymianę baterii? Właśnie, zacznijcie od poszukania i obejrzenia przynajmniej jednego tutoriala, jak to się robi. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że chyba dam radę, to ja już proponuję w tym momencie zrezygnować. Zabieramy się za wymianę w momencie, kiedy stwierdzamy, dobra, spokojnie dam radę. Tak, bo powinno się udać, to no, tak. To chyba jest... to się ma o pana gałęzi. Tak, ludzie mają jednak tendencję do przecenienia swoich umiejętności, szczególnie, że tak jak mówię, te filmiki nie są obiektywne i one raczej nie pokazują nieudanych operacji. Wszystko zależy, co to jest za telefon. Bo tak, jeżeli to jest czteroletni budżetowiec, który był budżetowy te 4 lata temu, to czemu nie w zasadzie? To no, ryzykujecie grosze. Ryzykujemy w zasadzie tą baterią, która będzie warta pewnie więcej niż ten telefon. No, chcemy się pobawić, proszę bardzo, nawet zachęcam, zobaczycie. A nuż widelec okaże się, że macie smykałkę, że pójdzie wam to sprawnie i dlaczego nie? Telefonowi przedłużycie życie, sami się czegoś nauczycie, okej. Okay. Natomiast zawsze musicie pamiętać, że może coś pójść nie tak. W wariancie optymistycznym po prostu uwalicie kawałek tylnej klapki, w wariancie pesymistycznym, nie wiem, połamiecie wyświetlacz albo coś takiego. Dokładnie. I jeżeli telefon miał jakąś tam normę IP, ileś tam wodoszczelności, to prawie na pewno po tej operacji jej miał nie będzie. Dokładnie. A pamiętajcie jeszcze o jednym. To, że telefon udało wam się rozłożyć, to nie znaczy, że go złożycie. I tu nie mam na myśli oczywiście
umiejętności, nie żebym was nie wierzył, tylko chodzi o na przykład właśnie to, co Konrad powiedział, zaklejenie obudowy. Wierzcie mi, że porządne przyklejenie plecek, nawet nie w wodoszczelnym telefonie, w zwyczajnym, tak żeby to dobrze wyglądało, no to nie jest sprawa trywialna, naprawdę. Trzeba mieć dużo czasu wolnego, dużo cierpliwości, porządne światło i dopiero wtedy startujecie, uwzględniwszy to, co wcześniej powiedział Konrad. No, także słuchajcie, no jeżeli macie telefon, na którym tak naprawdę wam specjalnie nie zależy, znaczy na zasadzie, a uda się, to się uda, się nie uda, to się nie uda, to próbujcie. Proszę bardzo, słuchajcie, to człowiek uczy się całe życie, a nie da się niczego nauczyć, jeżeli się najpierw nie spróbuje czegoś. Znaczy na sucho uczenie się akurat takich rzeczy to tak słabo trochę wychodzi. Więc okej, no w porządku, macie ochotę, proszę bardzo, baterie, zamienniki, szczególnie tych starszych telefonów, na ogół są drogie, nie są, tak, więc... I dostępne łatwo. Więc możecie za kilkadziesiąt złotych się po prostu pobawić, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to trudno, tak? Natomiast jeżeli to jest, powiedzmy, nie wiem, no bo... Okej, umówmy się, że to chodzi o telefon, który ma ponad 2 lata, no bo jak ma mniej, to raczej jest na gwarancji. Ale no jeżeli to jest, nie wiem, 2,5-letni Samsung S tam 20, powiedzmy, to chyba będzie miało 2 lata jakoś, no, nie? I on jest niezniszczony i w dobrym stanie, to jest nadal całkiem w sumie wartościowy sprzęt, tak? Szczególnie, że jest wodoszczelny i tak dalej, nie? Tak. Klejony. Więc... Tutaj... Więc jeżeli chcecie go zachować, a akurat tutaj Samsunga podałem nieprzypadkowo, bo Samsung ma całkiem fajną politykę wsparcia dla starszych telefonów, to też, a właśnie, to też musicie brać pod uwagę, czy w ogóle warto przedłużać życie tego telefonu. Tak. No po prostu wszystko tak naprawdę zależy od modelu waszego telefonu. Czy jest łatwo demontowalny, czy też nie i jaka jest jego wartość, bo tak jak powiedzieliśmy, trzeba się liczyć z tym, że może pójść coś nie tak. Nie zniechęcamy was w żadnym wypadku, natomiast zanim się zabierzecie, nie róbcie tego na wariata, tylko usiądźcie, zastanówcie się ze 3 razy, pooglądajcie filmiki, tak, dopiero wtedy się zabierajcie. Pamiętajcie, zawsze się może coś nie udać. I nawet jak wiecie, jak to zrobić. Nawet jak wiecie, tak, nawet serwisantom się czasami nie udaje, mimo że oni to już mają opanowane. Tylko, że jak się serwisantowi tam nie uda, bo ułamie klapkę, no to wyciągnie zapasową z szuflady i tak się to skończy, tak? No, a wy musicie zamówić, czekać. No. A potem jeszcze przykleić, mówię wam. Ostatnio wymieniałem klapkę, samą klapkę podłączoną tył w telefonie. Co się nakląłem, to moje. No, także powodzenia w eksperymentach. Pozostaje tylko życzyć wam powodzenia. I słuchajcie, jak wam się nie uda, byście próbowali, wam się nie uda, to nie wyciągajcie wniosków, że jesteście jakieś, macie 2 lewe ręce, bo w tym, w internecie to wszystko wychodzi, a wam nie wyszło. Nie. Po prostu tych filmów, które nie wyszło, zwyczajnie nie ma. Pamiętajcie, co mówi Konrad, porażkami raczej się ludzie nie chwalą. Robią to wyjątkowo rzadko, a sukcesami chwali się praktycznie każdy. A w ogóle, jeżeli macie jakieś doświadczenia własne w tej materii, piszcie w komentarzach, opowiadajcie, co tam robiliście samemu. No nic, powodzenia w eksperymentowaniu. I do zobaczenia. Byle by was to za dużo nie kosztowało. W kolejnych poradniczkach naszych. Servus. Cześć.